pierwsze półrocze tego roku to bardzo dobry okres dla Orbisesa. Kilka cyfr. Wzrost obrotów i RevPAR o ponad 5%, głównie w związku z podwyższeniem średniej ceny. To również okres, w którym zwiększyliśmy zysk netto 2,5-krotnie. Otwarliśmy 5 nowych hoteli, w tym otwarcie nowego rynku, nowego kraju w Słowenii. Również podpisaliśmy 12 umów franczyzy i zarządzania, podpisując umowę na nową markę Adagio. Podsumowując połowę roku 2018, to stabilna sytuacja finansowa firmy. Firma nie posiada długów i mamy środki finansowe, które pozwalają patrzeć optymistycznie na przyszłość i na nasze inwestycje. RevPAR jest to główny wskaźnik, który śledzi nasza spółka. Jest to mnożnik średniej ceny i obłożenia hotelu. Orbis w liczbach w pierwszym półroczu. Przychody na poziomie 700 milionów złotych, 5% lepsze niż w roku poprzednim, w danych porównywalnych. EBITDA powyżej 200 milionów, na podobnym wzroście jak obroty. I zysk przed opodatkowaniem ponad 200 milionów złotych, czyli 2,5 razy więcej niż rok wcześniej, co jest doskonałym wynikiem, głównie w związku z wygenerowanym zyskiem na transakcji sprzedaży Sofitela Budapest Change Ridge. Głównym driverem wzrostu dla Orbisu w tym pierwszym półroczu był wzrost ceny średniej. Na wszystkich rynkach, na których jesteśmy obecni, głównie w Polsce, w Czechach i na Węgrzech, wzrost ceny średniej był powyżej 5%. I to był główny driver wzrostu przychodów, czyli również wzrostu dochodów w naszej firmie. W pierwszym półroczu tego roku średnie obłożenie w hotelach Orbisu było rzędu 70%. Jest to obłożenie, które jest dla nas optymalne i w chwili obecnej skupiamy się głównie na maksymalizacji średniej ceny sprzedaży za pokój. I tą średnią cenę podnosimy najwięcej w takich miastach jak Budapeszt, Praga i Warszawa. W drugim półroczu tego roku to głównie okres rozwoju i inwestycji. Przewidujemy na cały rok inwestycje rzędu 320 milionów złotych. Będą to inwestycje związane głównie z inwestycjami w hotele istniejące, renowacjami. Po drugie, wykup hoteli z dzierżawy. Po trzecie, przejęcie istniejących hoteli na rynku. I czwarte, budowanie nowych hoteli. Planujemy również w sierpniu tego roku wykupić M-Galery w Pradze i otworzyć do końca tego roku dwa hotele, nasze własne inwestycje, Ibis w Wilnie i Ibis Styles w Warszawie. Wskaźniki makroekonomiczne, wzrost gospodarczy, ilość podróżujących, ilość turystów, ilość ludzi podróżujących, latających samolotami zwiększa się. Przed nami również najlepsze miesiące w hotelarstwie, październik, wrzesień, październik, więc patrzymy pozytywnie w przyszłość i tak jak co roku jesteśmy pewni o nasze wyniki.